Cześć i czołem, witam was w odcinku dość nietypowym, w którym opowiem wam, jak powiedzmy zniszczyłem swój kanał. Film będzie podzielony na powiedzmy dwie części. Na pierwszą, w której będę oczywiście opowiadać o tym, jak to się stało, a w drugiej, co w związku z tym, jak będę próbować go naprawiać. A więc zapraszam do oglądania. Gdy zacząłem nagrywać od listopada 2018 roku na YouTube'a, wrzucałem minimalnie jeden film dziennie. Czasami wrzucałem dwa lub nawet trzy. Niestety w czerwcu się to zmieniło i zacząłem nagrywać tak około co 4 albo nawet tydzień. Potem zacząłem przestawać. Przestałem nagrywać przez chwilę, przez około może, nie wiem, miesiąc i znów wróciłem, jednak z trochę innym formatem, z nowościami o Farmingu 20, którego widzicie na swoich ekranach, ale po pewnym czasie w końcu przestałem, bo nie było niczego ciekawego i robienie też takich filmów zabierało mi bardzo dużo czasu. Przez co te filmy były prawie co miesiąc. Co nie jest za dobrym, powiedzmy, wynikiem. Gdy 3 grudnia wyszedł Farming Simulator 20, zmieniłem swoją nazwę na Paul Rec i zacząłem nagrywać odcinki po angielsku i wszystko robiłem tam po angielsku. Instagram, Facebook i tym podobne. Również też posty po angielsku wrzucałem. Aż do ostatniego odcinka z Farminga, którego powinniście już tam widzieć. Link jest w karcie. Nagrywanie po angielsku sprawiło mi dość dużą frajdę. Jednak przez to, że nie gadam jakoś strasznie dobrze po angielsku i też przez to jeszcze, że po prostu mój telefon, to znaczy Farming 20, żeby miał po angielsku wszystko w Farmingu, no to musiałem zmienić ustawienia telefonu po angielsku i nie wszystko kojarzyłem. Wiecie, jak to jest. Aż w końcu nagrywanie po angielsku mi się znudziło. No i co? I jestem tutaj znów, tak jak było na początku, po polsku. Jak się poprawię? Otóż będę po prostu rzucać częściej filmy. Z timelapsów powinienem rzucać filmy co około 3-4 dni. A z ciekawostek, jeśli byście na przykład chcieli coś takiego jak ciekawostki lub tym podobne o farmingach, to piszcie w komentarzach. I one byłyby co około tydzień lub nawet co 2 tygodnie, jakby coś tam mi wypadło. Bo tworzenie takich filmów zajmuje trochę dłużej niż takich, wiecie, zwykłych timelapsików przyspieszonych. A więc co? To była na tyle. Dzięki za oglądanie takiego dość nietypowego odcinka. No i co? No i narka!